Dobrze, słuchajcie, zróbmy sobie to zadanko. Zobaczymy, jak wygląda to zadanie z tym monstrum. Let's go. Ajajajaj. Kurde, powiem wam, że ja przeszedłem ten dodatek i chyba, tak jak teraz robię te zadania, to zdaję sobie coraz bardziej sprawę z tego, że ja kiedyś przechodziłem tylko główne wątki i mało kiedy schodziłem na poboczne zadania. To jest tak wielki błąd, naprawdę, tak dużo gry nie pamiętam, albo właśnie nie skupiałem się w ogóle na tym, że to jest przykre. Tyle gry, grać w Wiedźmina tylko główny wątek, to powiem wam... No tak se, tak se. Dobra, tu idziemy. Kłaniam się, zwycięzcy turnieju. Dzieciaki mi przestraszysz! Kurde, nie wiem gdzie kupić. Muszę kupić gdzieś. Chcę kupić najlepsze pieczywo, jakie może być na domowe bagietki, na zapiekanki. Bo jak kupię właśnie bagietkę, którą przed chwilą wymieniłem, to te bagietki są bardzo wąskie, takie wąziutkie, nie? A zależy mi na takiej szerokiej bagietce, taki trochę baton to by musiał być, jak taka weka. Niech żyje księżna Anna Henrietta! No to w piekarni tego takiej nie ma u mnie. Tam ja nawet na chlebie robiłem, czy na bułkach też, ale chcę taką dużą, taką wiecie, zapiekankę taką zrobić sobie. Dobra. Tak? O co chodzi? A po cóż bym Wiedźmina wołał? Żeby o wieści z książęcego dworu rozpytać? Mam problem z potworem. A, to ty wystawiłeś zlecenie. No słucham, mów, o co chodzi? Wpierw, proszę waszmości, ustalimy pewne zasady. Nie no wiemy, Derwulf. Sobie, żebyśmy przechodzili na ty. I z racji ogromnej różnicy stanów między nami, raczej do tego nie dojdzie. Dlatego oczekuję, że będzie mnie waszmość tytułował Messie de Bourbon. Jezu, już mi się nie chce dla gościa robić. Będę cię tytułował jak zechcę. Posłuchaj mnie uważnie, kolego. Różnimy się nie tylko stanem, ale i tym, że ja mam na plecach srebrny miecz, a ty nie. Czy to jasne? Będę cię tytułował jak zechcę i albo się z tym pogodzisz, albo twój problem z potworem zostanie nierozwiązany. Porobiony gościu. Z piekarnia chabadzi badło. Chleb, 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 chleb. Co za tupet? Złożę skargę do waszego cechu. Tak? Zaadresuj ją na dział obsługi klienta. Moren. Kedwen. A teraz mów, zanim się rozmyślę. Słucham. Ach, Nordlingowie i ich maniery. Dobrze, miejmy to szybko za sobą. Coś zalęgło się w mojej winnicy. Aha, znaczy będę musiał przygotować olej przeciw cosiom. Słucham? Potrzebuję więcej informacji. To niezłe cosie. Gdzie to coś widziano? Czy są świadkowie? Ciała do obejrzenia? W tym rzecz, proszę waszmości, że nikt tego potwora nie widział. Słyszymy go tylko. Takie jakby chroboty i piski. Ciał też nie ma. Ludzie znikają bez śladu. A tak konkretniej. Kto dokładnie zginął, jeśli można spytać? Ostatnio jakiś parobek, zdaje się. Czy pomimo ogromnej różnicy stanu, jaka was dzieli, zapamiętałeś może jego imię? Nie. Musicie porozmawiać z moją żoną. Ona żyje z plebsem w lepszej komitywie. Nie ma jej teraz, bo pojechała z wizytą do matki, ale wkrótce wróci. W takim razie skąd dochodzą te dziwne dźwięki? No... zewsząd. Nie wytrzymam z tego typa. Słychać je w piwniczce na wino.
Znaczy potwór ma pewnie siedlisko gdzieś pod ziemią. Co? A kiedy są najgłośniejsze? W nocy. Dokładnie tak jak przed laty, gdy waliły się budynki. Wtedy też zajmował się tym fachowiec, ale słuch o nim zaginął. Starczy już tych pytań. Proszę powiedzieć wprost, bez kręcenia. Bierzecie to zlecenie, czy nie? No jakieś kurde zjawy, czy coś. Pogadajmy, gościu. To zależy od tego, na jaką nagrodę mogę liczyć. O, to będzie duża nagroda, powiem wam. Walimy pierw na maksa. Ile? Nie wierzę, kpicie chyba. No. No, niech stracę. Zgoda. Przyjmuję zlecenie. Najpierw się tu rozejrzę, a potem chciałbym porozmawiać z panią. Ale widzicie? Warto walić na full tą kwotę, bo poprzedni gość na przykład już się w ogóle szczycił, że jest bogaty, bo mówił, że na, kto bogatemu zabroni. No to żeśmy kurde mu walnęli na maksa i nie chciał się targować. Po prostu chciał, miał pieniądze i chciał spełnić swoje marzenie. No i tyle. No ale pomijając fakt, że i tak to było dosyć mało, to co żeśmy mu wtedy zaśpiewali, tam chyba 300 czy coś. Nie pomoże i mazidło, kiedy jest się takie straszydło. Po co jest ten Max, jak oni się nie godzą? No właśnie raz ile powiedziałem ci przed chwilą, że się godzą czasami. Wszystko zależy od postaci. Czy ma pieniądze i co ona mówi. To też warto słuchać, że na przykład są questy, w których gość mówi otwarcie, że cena nie gra roli, on to musi mieć zrobione i wtedy właśnie możesz zaatakować maksymalną kwotę. No dobrze. Rozejrzyjmy się. Potłuczone naczynia. Coś je zrzuciło z półki. Może jakiś wstrząs. Szczury. One raczej nie porywają parobków. Co to jasnej? No to jest jakieś podziemne coś. Nie jest to skolopendron, czy jakiś inny wariat. Tunel? Czekajcie, kota sobie walniemy. Który to był kot? Mam kota chyba. Dobra. Na kurde, a na jakim przycisku to ja nie wiem. Na Y. Kikimory? O kurde. Kurde, zatrułem się. A nie, bo oni mnie zatruwają. Powinienem sobie wziąć ten na zatrucia. Nie wiem jaka mikstura działa na ten. Na zatrucie. A to powinno zejść zaraz ze mnie. Głęboki ten tunel. Kurde. No.
Haman! Ale jesteś paskudny. Czemu odwarów nie używasz? No bo teraz bym miał na maksa, bym miał zatrucie. Bo użyłem kota. Siakrę. I tak mam na maksa zatrucie. Mam radę przebić się na drugą stronę. Zaraza. Ucieka. O kurde, to jest wojownik Kikimura. No kurde! Nie wytrzymam z nimi, no. Jejku. Wow. Co to jest? Się coraz ciekawiej. Ja jaki Kimor. Lepiej je zniszczę, zanim pod winnicą wylęgną się młode. To nie robota Kikimor. Te korytarze wykopało coś znacznie większego. Coś o grubych, szerokich pazurach. Rozbite jaja Kikimor. Coś się nimi żywi. Co to za szum? Podziemny strumień? Potwór, którego szukam, żyje pod ziemią. Kopie tunele, żywi się kikimorami. Jest duży. Bardzo duży. Wróć na powierzchnię, no to wracamy. Nie tędy. Ojejku. Teraz tędy. Nie tędy. Zabłądziłem.
Bogowie! Co? Co to ma znaczyć? Płacę za zabicie potwora, a nie demolowanie majątku. Kurde, gościu, uspokój się, bo zaraz wyskoczysz z laci. To przez tunele. Jak ich szybko nie wypełnicie, budynek się zawali. Tunele? Ale skąd tam się wzięły? No górnicy przyszli normalnie, kurde, i zaczęli kopać. Wykopało je jakieś duże stworzenie. A przy okazji w tunelach zabiłem trochę kikimor i zniszczyłem ich jaja. Ta przysługa nie będzie pana kosztowała wiele. Jaja kikimor? Tak, oczywiście, pochwalam. Rzecz jasna, zapłata się należy. Pani de Bourbon, jak mniemam. Podobno wie pani coś o zaginionym parobku. O Jean-Lucu? Tak. Poszliśmy doglądać tegorocznych sadzonek, co się podgryzało. I wtedy usłyszeliśmy takie dziwne dźwięki. Jean-Luc poszedł sprawdzić, co to, i już nie wrócił. Taka fajna baba z takim, kurde, gburem. Mogłaby pani opisać, jak wyglądał ten Jean-Luc? Wysoki, dobrze zbudowany, czarne włosy. Kochanie, skup się. Każdy chłop jest dobrze zbudowany, bo w polu robi. Chodzi o znamiona, cechy charakterystyczne. Nie, ale nosił na szyi wisiorek. Srebrny. Srebrna biżuteria? U parobka? To był prezent. Zdaje się, tak mi przynajmniej mówił. To mi powinno wystarczyć. O! No to na co czekacie? Do dzieła! Robota coś czeka. Podejrzanego. Chyba z nim, kurde, FIFA Rafa robi. Chyba ona coś ukrywa. Może to ona mu załatwiła ten srebrny. Ale tam podsumowanie robotników. Nie wiem, czy przysiady były robione. Chleb jest bardzo czerstwy. O, dwa kieliszki chyba. Nie, coś tu się wydarzyło. W tym miejscu rozłożony był koc. O, Holender! Tak jakby, ale mówię zupełnie serio, ja nie pamiętam tego questa, ale to tak, ona się zachowywała w ten sposób. Dwoje ludzi. Coś się działo. Były chyba tunele kopane. Były wiercone tunele. Krew. Ludzka. Nie no, piknik to był, no. To tam był chleb, ogólnie były te kieliszki. Kawałek pancerza ze zrogowaciałej szarej skóry. Połamane drzewa? Jakby coś się przez nie przetoczyło. Czyli to Charley. Tylko one kopią korytarze i poruszają się w taki sposób. No, to kurde, mógł być Charley. A Charley to bydlak. Duże. Głębokie ślady. Coś tędy szło. Coś dużego, z ciężkim ogonem. Trop prowadzi do jaskini. Ostrzeżenie. Uwaga! Za zawalanie się budynków na powierzchni odpowiedzialny jest potwór, który drąży tunele pod ziemią. Nie jestem jeszcze pewien, co to za stworzenie. Nie wchodzić za mną, nie zamazywać moich znaków na ścianach, bo muszę po nich wrócić. You not
z Belhaven. Zostawił znaki na ścianie. Sprytnie. Muszę je znaleźć. No a tutaj jakiś trup. Tu jest. Albo tu jest. Ciekawe, co zwabiło tu skolopendrum. Kończmy. Kurde, w tył nie mogę mówić. Zmarnowałem. Przeszła ci ochota? Był znak, bo to jest... Ważne się tu rozejrzeć. Zobaczmy, dokąd prowadzą. Dobra. Złap go w Irden. A faktycznie mogłem go łapać. Ślady pazurów. Proste, tępe. Idealne do kopania. Warto się tu rozejrzeć. Szkatułka. Charley jest gdzieś blisko. Odchody Charleya. Pożywiające się na nich robactwo jest przysmakiem skolopendromorfów. Musi być legowisko Charleya. Przywlókł tu ciała ofiar. Niektóre są jeszcze świeże. Trzeba uważać przynętę. Będę potrzebował krwi której z niedawnych ofiar i rosnących tu grzybów. Mocno nadgniłe, częściowo nadjedzone. Leżą tu już jakiś czas. Świeże zwłoki. To musi być Jean-Luc. To jest Jean-Luc? Zmiażdżone żebra, pęknięta czaszka. Robota Charleya bez dwóch zdań. Srebrny wisior z puklem włosów. W tym samym kolorze. A, widzicie. Tak jak myślałem, bolec na boku. Bolec był, przysiady były. Trzeba to wylać w leżu, gdzieś blisko ciągów powietrza, żeby zapach rozszedł się po całej jaskini. Za smród.
Jeszcze tutaj. Charley będzie tu lada moment. To niezły bydlak. No dalej. Pokaż pazury. Relikt. Aha, bo jest, czekaj, to nie jest, zaraz, bo jak ja nie będę dźwięków wydawał, to on nie wie, gdzie ja jestem, nie? Czekajcie, jak ja go mam zabić? Art, jak się toczy, mówisz? No, walczyłem z Charleyem, ale jak go zabiłem na spokojnie. Kurde, ja muszę mieć cały czas energię. No jak on... Jak go zmusić do tego, żeby się turlał w moją stronę? Thank you.
No chodź, tu jest głośno. Ło, Holender! Czekajcie chwilę. Urżnij łeb. To niezły Charlie. Pokażcie ten miecz. Ami. 67. Na 48 poziom. A jak tu się idzie? Co tu się stało? Co, jaka bitwa? Z kim? Z czym? Odda... Że co? Coś się zagrowało. To jest najwyższy poziom trudności. Coś się zagrowało i... Halo, coś się zepsuło i nie było mnie słychać. Dobra, teraz się wyjaśni, słuchajcie, wszystko. Wyjaśni się wszystko odnośnie tego całego kochanka. No, teraz będzie ciekawa rozmowa. Zobaczymy zaraz, czy śmierć tego całego Johanna, czy jakoś nazywał José, zrobi na niej wrażenie. A wieczorem hops do dzwonu. Tam już mnie czekają. Mur ma być napra... Hej, możemy pogadać? Obyś przynosił dobre wieści. No, słucham. Jean-Luc rzeczywiście miał srebrny medalionik, a w nim pukiel włosów pani de Bourbon. O! Co? Ale jak to? Zdradzić mnie? Dziedzica? Z chłopem od pługa oderwanym? Zapłaci za to. On już nie żyje, gościu. Nie wątpię. Ale może wpierw to ja dostanę zapłatę za usługę nieobjętą zleceniem. Proszę, potrącę sobie z jej posagu. Hajs się liczy, cicho tam. Pozbyłem się potwora, który sprawiał wam kłopoty. To był Charley.
Na bogów! Charley! A cóż to takiego? To coś jak krzyżówka kreta i stonogi. Tylko wielkości szopy. Aha. No, mości Wiedźminie, nie robicie dobrego pierwszego wrażenia, ale spisaliście się, muszę przyznać. Proszę, wasza nagroda. A teraz wybaczcie, muszę porozmawiać z moją żoną. No ale co, no nie rozumiecie, no na przykład, no co z tego, no co, no zdradzała go z mężem, okej, okay, no to teraz się należy mu prawda, no bo jeżeli go zdradza i ona nie chce z nim być, bo coś nie pasuje, to niech nie będą razem, no i tyle. I się kurde rozchodzą, do widzenia, kurde rozwód, elo. A nie, że będzie w kłamstwie żyć jedna i druga osoba całe życie. No jak jest beznadziejny, no to jest beznadziejny, no i baba go kurde miała na bolca na boku. Zdradzała go z mężem. Niech spada. To nie te czasy. Mówisz, że tam wtedy do końca się miało, że żona to była jak akt własności? Mówisz? Lagi? Nie, nie ma lagów. Czekajcie, coś tu się stało. Usuń, zawali drogę używając znaku art. Moment. Tu zawali droga jakaś jest. Jest tu coś? Widziałem martwych ludzi. I see dead people. Dziennik zakochanego. Postanowiłem, zapytam ją jutro. Rasko ze śmieci, umówiliśmy się w naszym miejscu. Samo południe, Clarissa poprosiła nas w urwę kancelarii. Magister, ten stary dziadyga nic nie zauważy. A nawet niechby zauważył. Młody jestem, znajdę inną robotę. Inna sprawa, że jeśli Clarissa się dowie, że straciłem pracę, może się nie zgodzić. Już dawno bym się jej oświadczył. Gdyby nie to, wiem jak się martwi, że będziemy klepać biedę. Martwi się, chociaż nigdy mi tego nie powiedziała. Ale co mam czekać? Razem dorobimy się łatwiej niż w pojedynkę. I przynajmniej odpadnie ciągle kombinowanie, jakby tu się spotkać. Chciałem ją zaprosić na kolację w najlepszej jadłodajni w całym Beauclair. Tylko raz, tyle razy sobie wyobrażałem, jak to będzie. Kelnerzy odziani w złote liberie będą nam przynosić to się czyta chyba po francusku, faux gras i sorbety. Clarissa będzie siedziała na atłasowym krześle w swojej kruczej koronie z włosów i będzie najlepsza, najładniejsza na sali. A ja wyjmę pierścień z brylantem.
ale prawda jest taka, że nigdy nie będzie mnie na to stać. A nawet gdyby było, Clarissa ofuknęliby mnie, że jej wystarczyłoby zwykłe srebro z żabim oczkiem, a za te pieniądze mogliśmy kupić dom w górnym mieście i stworzyć tam sklep, w którym ona sprzedawałaby kapelusze. Dlatego oświadczę się jutro w naszej opuszczonej piwnicy na wino, w której spędziliśmy tyle miłych godzin. Nigdy się nie skarżyła, że jedyne nasze romantyczne chwile musimy spędzać wśród pająków i starych beczek z winem. Ale od jutra koniec z tym. Po ślubie przeniosę ją przez próg mojej izby. Ciasno tu, ale przynajmniej jest łóżko i nie ma pająków. Mam dla niej tylko zwykły, miedziany pierścionek z najtańszym czerwonym szkiełkiem. Ale obiecam, że w ciągu roku zamienię go na srebrny z amnesytem, z ametystem, a może i rubinem. O, Clariso, nie mogę doczekać się jutra. Chyba dziś nie zasnę. A, to żeście się, kurde, doczekali. Trochę jak Romeo i Julia. Czekajcie, bo jak się wchodzi tutaj, to musi być jakiś znak. Jest tu jakiś znak? Na ścianie? A, tu. Dziennik. Wygląda na to, że polował na Charleya. Tego, którego zabiłem. Jednak nie wrócił z tego polowania. Nie czytaj? Czemu miałbym nie czytać? To są fajne opowieści. Jak Wiedźmin wyratował lisie doły, to księżna ponoć obiecała, że na stałe jakiegoś zatrudni do obrony swoich poddanych. Siema, Jan. No, na końcówkę przyszedłeś. Na końcóweczkę. Co dzień to samo. Pieprzone wino. Oszalić. Pijanyś? Dalej. No i lecimy. Tempo. Bempo. Wejście do jaskini. Tutaj. Zobaczmy, czy Wiedźmin zostawił jakieś ślady. Czekajcie. Tutaj ktoś zostawił ślady? Przecież to jest ta jaskinia, w której ja robiłem dymy z Charleyem. Czekajcie, o co tutaj w ogóle chodzi? Tutaj byłem. No on te znaki tutaj robił, nie? Dziwna sprawa. No i tu jest ten znak. O, jest. Muszą być zwłoki tego Wiedźmina ze Szkoły Niedźwiedzia. Dobra. I mamy cały ten... Dziennik. Psia krew. Nie powinienem był brać tego zlecenia. Nadal nie jestem pewien, z jakim potworem mam do czynienia i boję się, że nie będę w stanie odpowiednio się przygotować. Głupi byłem, grając o pieniądze przeznaczone na wykonanie pancerza. Elfy tylko czekają, żeby wydusić człowieka ostatni grosz, a dusi grosze z tufą wcale nie są lepsze. No, ale nie ma co użalać się nad sobą. Bez kompletnego rynsztunku nie mam po co wracać. Nie zostaje nic innego, jak zejść głębiej. Psia krew, dam radę. Niepotrzebnie podjął ryzyko.
Widać, bardzo zależało mu na tym pancerzu. Zrobię dobry użytek z tych schematów. Hop, nie żyje. No ale co z tego, no. Wiedźmin znajdzie. Dobra. Z pobocznych pełna kolekcja kart oraz wielki turniej. Z poszukiwań. Pieniądze nie śmierdzą. O! To jeszcze zapomnieliśmy zrobić, to zadanie. To możemy zrobić też. Czy robiłem już z Wichtem zadanie? Ale dzisiaj nie będziemy robić tego zadania z Wichtem. Bo naprawdę nie opłaca się, ponieważ mamy 20 minut, a ja lubię pierw porobić poboczne zadania, żeby, że tak powiem, mieć czysty umysł, żeby mi nic nie ciążyło, że o, tutaj poboczne jakieś mam zrobić. I wtedy się tylko główną linią fabularną zająć, bo będziemy mieli wyższy poziom i lepsze itemy i tak dalej. Także jak już, to jutro dopiero sobie zrobimy z Wichtem i wtedy będziemy się zajmować tylko główną linią. A dzisiaj to jeszcze zrobię jedno, a może zdążę nawet dwa, chyba sześć jest jeszcze takich zleceń pobocznych wiedźmińskich, więc zrobię dzisiaj z dwa, a potem reszta to już się dorobi gdzieś przy okazji. I się porobi te, nie? Bo to jest bez sensu tak zacząć quest, słyszeć dwa dialogi i kończyć live'a. Lepiej od początku do końca takie zadanko zrobić. Tutaj coś z gnojówką było. Znajdź śmierdzi. Aha, śmierdzi, czyli tutaj gdzieś gnojówka jest. Czekajcie. Tu coś jest. List pracownika winnicy. Kochana mamo. Dobra, to jest nie ten. Czekajcie. Tu jest robotnik. Aha. O, żeś Hanze Cystusa Czteropalcego pogonił? Masz moje poważanie. Mhm. Moja siostra widziała, gdzie jeden żebrak zakopał kilka złotych monet. Servus. Servus to klocuch. No dobra, no gdzie ta gnojówka? A, tutaj. Nasza księżna jest zwykle bardzo... Co za smród. Dobra. Gościu to zrobił. Nigdy nie ufaj nieznajomym. Tu jeszcze w skrzynce we słonecznikach jest ukryta skrzynka. Widzicie, to są takie szybkie kłościki. One dotyczyły jakichś innych questów, które wykonywałem. Już teraz nie umiem sobie przypomnieć jakiego. No w każdym razie tam miałem chyba rozwiązywać problemy dla tego całego kwatermistrza. I to chyba podczas rozwiązywania tych jakichś zadań no wpadały takie dodatkowe jakieś okoliczności. Kto mówi o kończeniu... Znaczy, bo teoretycznie mógłbym iść jeszcze na mój kanał, na Bonkol, ale szczerze, ja dzisiaj to 10 godzin stream leci, więc jestem praktycznie od przebudzenia do teraz, do wieczora, cały dzień przy kompie, więc szczerze, mam ochotę już po prostu sobie odpocząć dzisiaj od grania i jakąś kolację sobie zrobić. Patrzcie, jakie ładne malowania są, takie jak stare chaty, takie na wsi, gdzie niegdzie są takie malowane. Babie, to nigdy w
O, co to jest tutaj takie? Do wszystkich zrzeszonych w kupieckich gildiach tu są. Wiedźmin Geralt z Rivii poważnie naraził się zarządowi gildii bednarzy. Jako element wywrotny nie zasługuje na żadne zniżki, rabaty i upusty. Namawiamy do bojkotu, ale wiadomo, pieniądz jest pieniądz, więc jeśli już musicie go obsługiwać, niech przynajmniej odczuje, że z gildiami... Ale czekajcie, jak kuchwa? Jak ja niby się naraziłem im? To jest takie trollololo po prostu? O, to nie jest uzasadnione? No, co wy gadacie? Powiem ci tak. Wpierw, jak usłyszałem, żeś panienkę Matyldę wkręcił w spółkę z tym cwaniaczkiem, Liamem, to lekko się zagotowałem. Ale jak się okazało, że ten bubek jednak nie jest winny naszych problemów, to sobie pomyślałem. W sumie to panience Matyldzie przyda się jakiś kawaler, co nie? Aha! No dobra, co tam masz? Dobra, coś z tak, po prostu jakiegoś wyboru dokonałem, no. Dobra. On chodziło o tą Matyldę. Dobra. Są jakieś zbroje płytowe. Pokażcie te miecze. Rycerski miecz stalowy. Dobra. Czemu ja znowu nie mam... Dzięki. Do zobaczenia. Kurde, czemu on trofeum co chwilę zakłada? Jezu, jakie jest Charleya trofeum? Dodatkowe złoto 5%. A jak się to ma w stosunku do 15% ze świniopasa? No hello, gościu, no hello. To go baba w domu bije. Zjedz coś. Mizernie wyglądasz. Dobra. Arcymistrzowski rysztunek, poszukiwacze, schematy, a to jest... What the fuck? Aha, ja tego nie umiałem zrobić, nie wiadomo dlaczego. To. Czego nie umiałem zrobić, to jest dziwne. Rynsztunek szkoły wilka. Bo to tak działa, ja wiem właśnie, ale ja tak bym nie chciał, żeby mi zakładało, wiesz? No ale jest to uzasadnione, jest to logiczne, tak? Że jak ubiłem potwora, no to w sumie chcę się pochwalić najnowszym trofeum do zadania, które było potrzebne, więc dlatego mam go na widoku, no okej, okay, jest to logiczne. Czy zabiłem srebrnego bazyliszka? Czaczek się pyta. Nie przypominam sobie. Nie, to chyba nie. A, kurwa mać! Ten gość się zdenerwował. Dobra, idziemy tutaj. Ruiny Termes. Czat. Ile mamy czasu? Dobra, już niedużo. W tym miejscu uczeni rozbili obozowisko. Rozejrzę się po okolicy. Ty, ale mi się coś kojarzy, że ja tu kurde byłem. Dziennik wyprawy. Dobra, wejście jest zabezpieczone barierą. Że bariery na wejściu do podziemi nie stawia się bez powodu. Dobrze, że nie próbowali tam wchodzić bez Wiedźmina. Czekajcie, tu jest miejsce mocy gdzieś.
Ale pod ziemią jest to miejsce mocy. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Tutaj. O. Dobra. Dostałem. To są jakieś skrzyneczki. Pierścienie. Czemu nie mogę biegać, czat? A nie jestem przeciążony czy coś. Nie no, jestem przeciążony? No nie. Po prostu nie można było w tej lokacji biegać. Magiczna bariera. Zaraza. Mam złe przeczucia. Rubin. Dobra. W końcu coś widać. O nie. Są i ciała. Najwyraźniej uciekali w stronę wyjścia. On nie wie. Czego nie wiem? Bydlaku. Czy walę wiadro? Nie, nie walę wiadra. Ale piwko lubię wypić. Wolę tego typu zabawę. No kurde. No kurde, czemu nie mogę... Wygląda na to, że torba należała do Wiedźmina. Chyba trzy są. Ciekawe. Aldon przybył do Toussaint na prośbę Wesemira. Szkoda, że tak to się skończyło dla tego wilka. Mało nas zostało na świecie. Mało nas zostało na tym świecie. Wiedźmin. Zawalił sklepienie, żeby pogrzebać przeciwników, ale sam przy tym zginął. No cóż, no. Bywa. Jak stąd wyjść teraz? Co?
Moment. Ty, no nie wiem. Naprawdę trzeba to obejść całe? Aha. Dobra. Geralt Jumper. Dobra, to patrzcie, już zostało tylko tutaj poszukiwanie Manticory. No nie wiem, może zdążymy jeszcze, kurde, 7 minut? No w zależności od tego, czy to jest złożone. Czy to się idzie w jedno miejsce, czy w kilka różnych. Zobaczymy. Magia to miejsce mocy. Miejsce mocy, kurde, nie mocy. Mocy już zrobione, wszystko jest. Cicho tam. Dobra. Okej. Gdzie to jest? Tu. O, to chyba z jaskini jest najbliżej. Nie zdążę. No, chyba nie zdążę, ale to przynajmniej na miejsce już pojadę. Dobra, dawaj kamilkową zmianę. Szybko. A Kamil w co będzie grał? Pokażcie, jak go mam tutaj otwartego gdzieś. Kamil będzie w Gothica chyba grał. Jak to bywa u Seta. Ta, Gothic. Goticzek grany. Zwolnij, płotko. Czyli jak Kamil będzie grał w Gothica, ja grałem w Wiedźmina, no to Niklaus już by musiał dzisiaj w coś innego zagrać. No, czuję jakiegoś, kurde, wiwerna. Ciekawe, czy trafię tu na jakieś ślady Mertena. O kurde, o co to było? Oho, ho, ho, ho. A, to była Alpa. A, to bydlak. Dobra, stójcie. Wow, 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 come on. Ona to blokuje wszystko. O! Nie mam czasu na czytanie. Kurde. Gdzie? Gdzieś na dole. O. Dobra.
tutaj. Deska. Zapiski skazanego na śmierć. Ty, no nie wiem, nie widzę tego, żeby coś tu było. A, tam u góry, dobra, dobra, dobra. Z notatek w dzienniku wynika, że z więzienia Merten poszedł do tej legendarnej jaskini, w której podobno kiedyś przebywał Lebioda. To mój następny przystanek. Kurde, ale piękny widok. Dobra, zakończymy tutaj, ponieważ to jest bardzo daleko stąd. Zobaczcie, na drugim krańcu. Więc ja sobie tutaj zapisuję na dzisiaj i wrócimy do tego po prostu jutro, nie? Tyle w tym temacie, kochani. Tak bym to widział. No.